Staram się przygotowywać coraz lepsze ilustracje, przykłady, alegorie na początek, po to, żeby wszystkim się bardzo nie opłacało nie słyszeć samego początku. Myślę, że już za parę lat uda mi się to osiągnąć, że wszyscy będą oczekiwali, a jak nie, no to będę się dalej rozwijał w tych alegoriach. Więc na początek rzeczywiście historia, obraz. Wyobraźmy sobie, jak na filmie, pewnego dnia na rynku w Krakowie, gdzie jest wiele kawiarenek, przy jednym ze stolików siedział człowiek, położył przed sobą coś na kształt pamiętnika, stary, wysłużony Moleskin, przewrócił parę kartek. To był jego osobisty notatnik, w którym zapisywał szczególne plany, zamierzenia. Założył go wiele lat temu i zapisywał odpowiedzi na jedno proste pytanie: co potrzebuje zrobić, by być szczęśliwym, by doświadczyć pełni życia? Bo ten głód duszy, potrzeba szczęścia czy poczucie pustki mocno mu doskwierały. Więc miał notatnik, trafiło tam przez lata wiele rzeczy, na przykład spotkać kobietę swojego życia, zrobić doktorat, zobaczyć Matterhorn, patent kapitana żeglugi wielkiej, drugie mieszkanie w Nowym Jorku. Lubił powracać w to miejsce, do tej kawiarenki i do swojego pytania. Jednak tego dnia przyszła mu do głowy pewna niepokojąca myśl. Zauważył pewną prawidłowość, że zawsze to szczęście jest w przyszłości. Zawsze za parę lat. Jeszcze 2 lata. Ale 20 lat temu tak samo myślał. Jeszcze 2 lata. Czy za 2 lata znowu będzie 2 lata, a tych lat zostało już nie za wiele. Głód duszy. Podczas tej serii prezentacji zastanawiamy się nad pytaniem, jak doświadczać działania Boga w swoim życiu, jak doświadczać osobiście Jego zaangażowania. Patrzymy na różne postaci w Ewangelii Jana, jak one doświadczały Boga. Wyciągamy wnioski. Dzisiaj popatrzymy na to, jak doświadczać zaangażowania Boga w zaspokojenie wielkiej potrzeby, jaką każdy z nas posiada, potrzeby szczęścia. Jak zaspokoić głód duszy, a bohaterem odcinka będzie, przekonajmy się zresztą sami, przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego fragmentu Ewangelii Jana 4. Wyobraźmy sobie, jak na filmie. Przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, aby dałby ci wody, a dałby ci wody żywej. Pewna kobieta pewnego dnia poszła z dzbanem po wodę do studni, która znajdowała się za miasteczkiem. Działo się to w Samarii, w krainie oddzielającej Galileę od Judei. O czym myślała ta kobieta zmierzająca do studni, nie wiemy, ale wiemy, że były wielkie podobieństwa między tą kobietą a naszym bohaterem ze scenki, siedzącym w kawiarence przy rynku w Krakowie wiele, wiele wieków później. Ona też była poszukiwaczem szczęścia, jak się przekonamy za chwilę z kolejnych odcinków.
poszukiwaczem odpowiedzi na pytanie, jak zaspokoić głód duszy, miała swój notatnik, mówiąc w przenośni, w którym miała swoje zamiary, jak dogonić szczęście. Musiała też mieć podobne niepokojące wnioski, co nasz bohater. To, co zdarzyło się tamtego dnia, było dla niej całkowitym zaskoczeniem. Gdy przyszła do studni, zastała tam siedzącego mężczyznę. Był Żydem, a więc obcym w tych stronach. Mężczyzna zachowywał się w sposób kontrowersyjny. Poprosił ją o wodę, chociaż Żydzi nie zadawali się z Samarytanami. Już nie mówiąc o tym, że ona była kobietą, a on mężczyzną. Tak się po prostu nie robiło. Dlatego usłyszał od tej kobiety: dlaczego o to prosisz? Tak się nie robi. Wtedy ten mężczyzna, Jezus, powiedział, że to w zasadzie on chce jej coś dać, jakiś Boży dar, żywą wodę. A więc zdarzyło się dokładnie to, o czym dzisiaj mówimy, czego poszukujemy, jak doświadczyć działania Boga, jakiegoś daru od Niego, Jego zaangażowania w nasze życie. Jezus mówi, że Bóg ma dla człowieka jakiś dar. Jest dar, który możemy odebrać od Boga. Jaki? Przeczytajmy dalszy ciąg historii. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Jak doświadczyć Boga w tej dziedzinie poszukiwania szczęścia, zaspokojenia głodu duszy? To działanie jest opisane w wersie 14. Jezus powiedział: kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Co to za słowa? Jak możemy je zakwalifikować? To jest obietnica. Obietnica, jaką Jezus złożył tamtej kobiecie. Obietnica, czyli wizja przyszłości. Co się stanie, gdy ona jemu zaufa? Jednak ta obietnica została złożona nie tylko tamtej kobiecie. Obietnica mówi: kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, w znaczeniu każdy, ty, ja, każdy człowiek. Jaką więc obietnicę Jezus złożył nam, jaką wizję roztoczył? Jeżeli napijesz się wody, którą ja ci dam, nie będziesz już nigdy pragnęła. Ale chodzi tu o pragnienie naszego ducha, ten palący głód sensu i treści życia, z którym to pragnieniem Bóg każdego z nas stworzył. To właśnie tą potrzebę Jezus obiecuje skutecznie zaspokoić. Jest coś takiego jak głód duchowy, duchowe pragnienie, najgłębsze tęsknoty człowieka za sensem i treścią życia. Jezus obiecuje, że zaspokoi to pragnienie doskonale, jeżeli człowiek jemu zaufa. To jest szablon, tak Bóg działa i każdy z nas może do tego szablonu przyłożyć siebie. Szablon jest taki, że Bóg odnosi się do każdego człowieka z miłością. Jest gotowy zaangażować się i w tym celu składa obietnice. To jest bardzo ważne, bo właśnie na obietnicach może
się oprzeć nasza wiara. Gdyby Bóg nie złożył obietnic, nie miałaby na czym oprzeć się nasza wiara, wiara, która jest warunkiem działania Boga w naszym życiu. Bóg odpowiada na wiarę, ale ta wiara musi się na czymś oprzeć, tym czymś są obietnice. I tu mamy jedną z największych obietnic Jezusa. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie nigdy pragnąć. Czy to jest ważna obietnica? Bardzo ważna. Taka, powiedzielibyśmy, codzienna, chociaż są dni, kiedy szczególnie nas gdzieś zsie to pragnienie sensu. Ta obietnica odpowiada na nasz podstawowy problem. Właśnie to poszukiwanie treści, szczęścia. To właśnie tego poszukuje człowiek z naszej historii, który siedzi w kawiarence przy krakowskim rynku, zapisuje w swoim Moleskinie kolejne punkty. Co potrzebuje zrobić, by osiągnąć szczęście, poczucie pełni? Spotkać kobietę swojego życia, zrobić doktorat, zobaczyć Matterhorn, patent żeglarski, drugie mieszkanie. A jednak odpowiedź jest inna. To Jezus zaspokaja głód duszy. I czyni to na 100% skutecznie. Tak, że ten palący głód, jak On to zrobi, to ten palący głód już nigdy nie powróci, bo zostanie trwale zaspokojony przez obecność Jezusa. Taka obietnica, wielka, warta zamieszczenia gdzie? W osobistym notatniku, w planach życia, wręcz na billboardach, na czołówkach gazet, list przeboju, wymalowania na drogach czy na t-shirtach. Jezus zaspokaja głód duszy. Obietnica. Ale jak potrzebujemy na nią odpowiedzieć, by Bóg ją spełnił? Przeczytajmy kolejną część fragmentu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Jak odpowiedzieć na obietnicę, by doświadczyć jej spełnienia? Jezus mówi do tej kobiety: miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Co Jezus robi? Uświadamia problem, główny życiowy problem tej kobiety. Co było tym problemem? Chybione wybory. W czym ona chybiła? Tak jak każdy człowiek posiadała potrzebę, najgłębszą duchową potrzebę, którą trzeba zaspokoić w odpowiedni sposób, aby została skutecznie zaspokojona. Jak ta kobieta próbowała zaspokoić tą największą duchową potrzebę, jaką człowiek posiada? Przez relacje z mężczyznami. Miała nadzieję, że jak spotka tego jednego, jedynego, wymarzonego mężczyznę, będzie z nim szczęśliwa. Jej najgłębsza potrzeba będzie zaspokojona. Jednak już 5 razy próbowała i nie wyszło. Ciągle chybiała celu. Dlaczego? Czy dlatego, że nie potrafiła natrafić na właściwego mężczyznę? Czy dlatego, że trafił się jej nieodpowiedni mężczyzna? Na czym polegało chybienie celu? To jest głód duszy, a tak precyzyjnie mówiąc, głód ducha. I Jezus mówi, że On zaspokaja
ten głód w sposób skuteczny i trwały. Na czym więc polegało chybienie celu? Chybiony był sposób zaspokojenia. Do każdej potrzeby pasuje odpowiedni sposób zaspokojenia. Jeżeli jesteś głodny, nie zaspokoisz tej potrzeby przez sen, a jak chce ci się spać, to nie zaspokoisz tej potrzeby przez jedzenie. Każda potrzeba ma odpowiedni sposób zaspokojenia, który do niej pasuje. Najgłębsze duchowe potrzeby jest odpowiedni sposób zaspokojenia. Nasze najgłębsze duchowe potrzeby nie mogą być zaspokojone przez więzi z innymi ludźmi. Są to złudne nadzieje. Okrutna może dla niektórych prawda. Więzi z drugim człowiekiem nie są źródłem, które zaspokaja najgłębsze tęsknoty. Drugi człowiek nie posiada tego, co jest potrzebne, by zaspokoić nasze najgłębsze tęsknoty. Do tego trzeba Boga. Najgłębsze potrzeby mogą być zaspokojone tylko przez Boga. Ale ważna sprawa, główny problem nie polega na tym, że człowiek nie wie, ale na tym, że nie wierzy Jezusowi i chce zrobić po swojemu. Buntuje się. Jak doświadczyć działania Boga? Trzeba dobrze zrozumieć przeszkodę. Przeszkodą jest nasza niewiara, że ta ścieżka jest najlepsza. Ta niewiara uwidoczni się w tym, że będziemy ciągle chcieli po swojemu. Jednak nie ufamy i chcemy to zrobić po swojemu. Jakie jest właściwe rozwiązanie w takim razie problemu niewiary, a jakie niewłaściwe? Przeczytajmy kolejny odcinek. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Jak ta kobieta chciała rozwiązać swój problem? Problem niewiary. Problem upierania się przy swoich rozwiązaniach. Problem uporu, chodzenia swoimi drogami. Chciała rozwiązać ten problem tak, jak ją nauczono, przez religijny rytuał, że coś dla Boga zrobi, złoży jakąś ofiarę. Tylko taką drogę znała. Co Jezus na to? Wskazuje jej, że problem trzeba rozwiązać na innej płaszczyźnie. Trzeba sięgnąć głębiej, nie przez zaangażowanie w religijny kult, który jednak sięga płytko, nie przez bardziej gorliwe robienie czegoś dla Boga, muszę częściej gdzieś tam chodzić i częściej coś tam robić, to nie rozwiązuje problemu. Coś musi się zdarzyć głębiej w duchu człowieka. Tam musi dokonać się zmiana. Tam w sercu człowieka tkwi problem i tam go trzeba rozwiązać. Tam jest problem. Nieprawość, niewiara, bunt, pragnienie chodzenia swoimi drogami, niewierność. To tam jest potrzebna zmiana, przemiana serca. Taka przemiana, by, jak mówi Jezus, z tego serca popłynęła prawdziwa cześć dla Boga, prawdziwe uznanie Boga, które rozwiąże wszystko, kiedy serce naprawdę zacznie bić dla Niego.
Jak to może się stać? Patrzmy na kolejny odcinek. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Co Jezus tutaj robi? Przedstawia się, kim jest. Że jest obiecanym Mesjaszem. Przedstawia się jako Mesjasz, czyli Boży Syn. Bóg. Po co to robi? Bo teraz jest moment w życiu tej kobiety, kiedy można się do tego odnieść, coś z tym zrobić. Jest czas na podjęcie jakiejś decyzji, na jakąś zmianę. I jest to decyzja osobistego uznania Chrystusa Bogiem nad moim życiem. Decyzja związania się z Nim i pójścia za Nim. Ten moment szczególny, czy najważniejszy moment w życiu człowieka odnośnie relacji z Bogiem, tak został opisany przez samego Jezusa w Księdze Apokalipsy 3. Jezus mówi: oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Gdy człowiek uświadomi sobie, kim jest Jezus, że jest Bogiem, który pragnie mieć osobistą więź, pragnie wejść do naszego życia, wtedy można go zaprosić. Jest czas na decyzję. Można uznać go jako Boga i Pana nad sobą. Najważniejsza decyzja w życiu człowieka. Uznanie Chrystusa Bogiem nad moim życiem. Zaufanie Mu, że On zaspokoi wszystkie moje najgłębsze potrzeby, potrzeby szczęścia, tak jak obiecał. Najważniejsza decyzja w życiu. O tą decyzję właśnie chodzi. I tamtego dnia, w tamtym momencie, kobieta otrzymała okazję, by podjąć tą najważniejszą decyzję, by uznać Chrystusa Bogiem nad swoim życiem. To był właśnie ten warunek, który trzeba spełnić, by obietnica Chrystusa się spełniła. Powróćmy jeszcze do tej głównej obietnicy, jeszcze raz na nią popatrzmy, wersy 13 i 14. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ja osobiście doświadczyłem w pełni realizacji tej obietnicy. Właśnie to jest jedna z tych obietnic, które opisują też moją drogę życia, pewnie wielu z was także. Wcześniej było w moim życiu bardzo silne odczuwanie potrzeby sensu i celu, dosłownie wielki głód, intensywne poszukiwanie. Moja lista rzeczy, które chciałem robić, by doświadczyć pełni, była długa i ciągle się zmieniała. Ciągle nowe pomysły, bo poprzednie się dewaluowały i głód duszy mocno mi doskwierał. Moje życie wtedy dobrze opisuje ta pierwsza część, czyli wers 13. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Piłem tamtą wodę i za chwilę znów pragnąłem. Ale pewnego dnia przyszedłem do studni, mówiąc obrazowo,
jak tamta Samarytanka, tak naprawdę moją studnią był pociąg. Korytarz w pociągu, w wagonie, w którym jechałem na wakacyjną przygodę, było to niedługo po maturze, parę tygodni. Jechałem na wakacje w 75 roku, to było, które wydawały się najciekawsze z dotychczasowych, bo w Alpy z komunistycznej Polski, która była bardzo smutnym miejscem wtedy, w piękny zachodni świat. Ale jadąc tym pociągiem, gdzieś w moim duchu miałem wątpliwości, że to wystarczy, by być szczęśliwym. Tak naprawdę byłem trochę otępiały i nawet nie byłem w stanie się na tym skupić, chociaż ludzie mi mówili, jedziesz na zachód, inny świat, zazdrościmy ci. Jednak to poczucie pustki, braku sensu było paraliżujące. I to właśnie była moja studnia, kulminacyjny moment w tym pociągu jadącym przez Czechosłowację, między zasiekami, między Polską a Czechosłowacją, a zasiekami tam już do Austrii. I właśnie tam wtedy napiłem się tej wody, którą daje Jezus, korzystając z tej alegorii. Pukanie Chrystusa do mojego serca w postaci takiego pragnienia, by zaprosić Go do mojego życia, w postaci zaufania, które zaczęło świtać, że jest to najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić. I uznałem Go wtedy moim Bogiem. Nie zrobiłem tego na przykład, bo bałem się śmierci, co ze mną będzie po śmierci. Tak naprawdę miałem to gdzieś. Uznałem Go, ponieważ zaufałem, zaciekawiłem się, jak On poprowadzi mnie przez życie. Bo mnie osobiście nie bardzo się to udawało. I wtedy, gdy nawróciłem się do Chrystusa, cały mój świat stanął na głowie. Nastąpiło ogromne przewartościowanie. Napiłem się wody, którą daje Jezus. I wiecie co? Obietnica została spełniona. Ten głód, który znałem sprzed nawrócenia, już nigdy nie powrócił. Doświadczyłem zaspokojenia głodu mojego ducha. Bóg przeniósł te słowa z Biblii, z Jego słowa, prosto do mojego życia. Do tego stopnia, że jak kiedykolwiek wspominam to, co było wcześniej, pod wpływem jakichś bodźców coś mi się przypomina, to aż wzdragam się z przerażenia na wspomnienie tamtego głodu, tym większa wdzięczność Chrystusowi za spełnienie obietnicy. Jezus zaspokaja głód duszy. Pytanie, które powstaje z pewnością w niektórych z was, co dalej? Skoro napiliśmy się tej wody, nawróciliśmy się do Chrystusa, czy już nigdy niczego nie będziemy pragnąć? Na poziomie ducha, naszego serca, najgłębszych pragnień, tak rzeczywiście jest, ten najgłębszy głód jest zaspokojony. Jestem szczęśliwy. W każdym momencie mogę być z Chrystusem i doświadczać pełni. Mój duch jest zaspokojony. Ale jest jeszcze płytsza część nas, nasze odczucia, cele, do jakich zmierzamy. I tu również możemy doświadczać działania Boga i iść ścieżką największej satysfakcji. Co to za ścieżka? Przeczytajmy ostatni odcinek dzisiejszego fragmentu. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, Rabbi, jedz. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa?
Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Jezus Chrystus miał doskonałą więź z Ojcem. I było to dla Niego źródłem najwyższego spełnienia. Ale to poczucie pełni można też mieć nieco płycej w tym, co robimy, czym się zajmujemy, jak spędzamy czas swojego życia. Jak? Jezus mówi, wers 34, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło. A co było tym dziełem? Wers 35. Czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Opowiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Chodziło oczywiście o duchowe żniwa, o to, że wielu ludzi przyszło z duchowym głodem w sercach. Tym dziełem, o którym mówi Jezus, było pomaganie ludziom, by doświadczyli zaspokojenia głodu duszy. To było właśnie to, co Jezus robił choćby tamtego dnia, gdy trudził się rozmową z Samarytanką, by jej głód duszy został zaspokojony przez Boga. Pokazał przez to wzór, co warto robić, jak żyć, by doświadczać szczególnej satysfakcji i pełni. Na czym polega wzór, który zostawił? Wszystko, co robimy, może nawiązywać do tego, by pomagać innym ludziom, by doświadczyli zaspokojenia głodu duszy. To będzie coś, co z kolei nam da dodatkową wielką satysfakcję i radość. Bardzo ważne pytanie. Dlaczego niektórzy ludzie w obrębie wspólnoty są nieszczęśliwi? Są dwie możliwości. Może ktoś nie doświadczył jeszcze zaspokojenia najgłębszych pragnień na poziomie ducha, nigdy jeszcze do końca nie nawrócił się do Chrystusa, używając alegorii, nigdy nie napił się wody, którą daje Jezus, jeszcze nie zaufał, dlatego głód go ściga. Potrzebuje nawrócić się do końca. Ale może być inny powód, dlaczego niektórzy w obrębie wspólnoty nie są szczęśliwi, bo jeszcze nie zaufali, że w pełni doświadczą, albo inaczej, pełni doświadczą dopiero wtedy, gdy będą troszczyli się o świat, by poznał Chrystusa. Czy naprawdę tak jest? Czy przesadziłem? Jezus powiedział, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. I trzeba to powiedzieć z całą stanowczością. Najwyżej przestaniecie mnie lubić. Nigdy nie znajdziesz pełnego zaspokojenia jako chrześcijanin, jeżeli nie pójdziesz śladem Jezusa w trosce o świat. Oczywiście to jest wybór każdego z nas, ale jeżeli nie przyjmiemy tej właściwej tej perspektywy, że w zasadzie wszystko, co robimy, w jakiś sposób może nawiązywać do tego, by pomóc innym, by osobiście doświadczyli, że Jezus zaspokaja głód duszy. No bo co z tego, że będziesz dawał czy dawała ludziom chleb, pomagał w utrzymaniu zdrowia, zapewniał im obsługę prawną i robił tysiące innych rzeczy, jeżeli nie otrzymają pomocy w tym najważniejszym, co może się w ich życiu zdarzyć,
by sami doświadczyli zaspokojenia głodu duszy przez Jezusa. Praktycznie wszystko, co robimy, może nawiązywać w taki czy inny sposób do tej pomocy. I to jest wybór, który stoi przed każdym z nas. Czy pójdę śladami Jezusa i doświadczę tego poczucia pełni? Bez zaangażowania w troskę o świat, by poznał Jezusa, pełni nie będzie, zawsze będzie trochę niedosytu. A wszystko, co robimy, może nawiązywać do tego celu. Jednak pewne zaangażowanie jest szczególne. To jest właśnie to, co Jezus robił w tamtej chwili. I właśnie ten opis w Ewangelii Jana często jest przywoływany jako wzór dla chrześcijan. To właśnie, co Jezus robił, rozmawiając z Samarytanką. Rozmowa, jak to dzisiaj mówimy, czat, możemy go nazwać czatem życia, bo jest to rozmowa o najważniejszych sprawach. Dzielimy się kawałkiem życia, problemami, dylematami. Rozmawiamy o marzeniach, o sensie i celu istnienia. I gdzieś tam w tle jest ta obietnica. Jezus zaspokaja głód duszy. Stoimy więc przed wyborem, czy pójdziemy za wzorem Jezusa, czy jednak jakąś swoją drogą. Czy naszym pokarmem będzie wypełnianie woli Boga, którego największym pragnieniem jest, by ludzie Go poznali i byli zbawieni? Stoimy przed wyborem. Wczoraj mieliśmy w naszym ośrodku wspaniałe wydarzenie, ślub Anny i Kacpra. Przybyło wielu ludzi. Ja też miałem do wyboru miłe rozmowy z przyjaciółmi albo w alternatywie zapoznanie się i właśnie ten czat życia z wieloma osobami, których wcześniej nie znałem. Starałem się wybierać to drugie i miałem okazję poznać kilkanaście osób. Mieliśmy wspaniały czat życia. Mimo że rozmówcy byli przeważnie dwa albo trzy razy młodsi ode mnie, jakoś chyba im to nie przeszkadzało. A gdy w przelocie rozmawiałem z kimś z was, wspólnotowiczów, to relatywnie szybko kończyłem rozmowę z zdaniem: idę poznawać nowych ludzi. Dlaczego tak? A dlaczego miałbym ograbiać siebie z pokarmu, jakim jest to, by wypełniać zamiar Ojca? Naprawdę wierzę w to, gdzie leży pełnia mojego życia, co najbardziej syci i co daje w perspektywie największą radość. Jakim człowiekiem potrzebuję być, jaki powinien być mój styl życia, by iść za wzorem Jezusa. A co z tym człowiekiem siedzącym w kawiarence przy rynku w Krakowie? Ponieważ lubimy dobre zakończenia, no jakie zakończenie byłoby dobre? Co byście zaproponowali? Tak sobie trochę o tym dzisiaj rozmyślałem, nad jakimś ciekawym zakończeniem, a że lubię rozmyślać, no różne pomysły przychodziły mi do głowy. Ostatecznie wybrałem ten. Nasz bohater siedział sobie tego dnia, rozmyślał i nie było mu do śmiechu. Trapiła go niepokojąca myśl, ta prawidłowość, że zawsze to szczęście, którego szuka, jest w przyszłości. Zawsze za parę lat, no za dwa lata to już będę szczęśliwy. Ale czy za dwa lata znowu będzie dwa lata? Co tu jeszcze wpisać, by zaspokoić głód? No, nic nie wzbudzało jego zaufania.
Gdy tak sobie siedział i popadał w coraz większą melancholię, jego wzrok padł na koszulkę, t-shirt, który miał na sobie jakiś chłopak przechodzący obok. Było na niej wielkimi literami napisane: zaspokaja głód. Zaspokaja głód. O, ciekawe. Z daleka zobaczył, że pod spodem jest coś napisane małymi literami. Więc podszedł bliżej, a tam było napisane: duszy. Zaspokaja głód duszy. O, ciekawe. Ale co zaspokaja głód duszy? Odważył się zatrzymać tego chłopaka i zapytał, czy może przeczytać, co tam ma napisane na koszulce. Chłopak uśmiechnął się. Oczywiście. Nad tym napisem wielkimi literami zaspokaja głód było kilkadziesiąt słów w wielu rzędach, pewne nazwy geograficzne, nazwiska, pseudonimy, takie jak Madonna, Timberlake, Kilimandżaro, Nazarene Surf, Daytona Beach czy California Twilight, co tam chcecie, Neapolitana, kawa dziewiąta rano, Magic Garden i tak dalej. Ale przy bliższym przyjrzeniu się okazało się, że kilka liter wybija się jaskrawym kolorem w tym całym tekście. Te litery to I, E, Z, skąd wiecie? U, S, Jezus. Wywiązała się ciekawa rozmowa. Nasz bohater wrócił do stolika i tego dnia zapisał w swoim notesiku zupełnie nową propozycję: Jezus zaspokaja głód duszy. Jeżeli będziecie chcieli wyprodukować tą koszulkę, to pamiętajcie, wszelkie prawa zastrzeżone. Ja decyduję o kolorach, chyba że wasze okażą się lepsze. Także no, Jezus zaspokaja głód duszy. Jezus zaspokaja głód duszy.